to dokumentacja techniczna okrętu. Okrętu, który był w służbie, i to niełatwej służbie, zapoczątkowanej w roku 1931-32, bo to jest okres budowy burzy, bo z ORP Burza pochodzi ta dokumentacja. To jest, tak można powiedzieć, szczegółowa instrukcja obsługi tego okrętu, która służyła załodze w czasie normalnej eksploatacji. A więc jeśli mamy schemat samochodu czy telewizora, to dla serwisu jest bardzo ważne rozrysowanie tego wszystkiego, co się w środku znajduje. Tak samo jeśli idzie o okręt, to jest bardzo skomplikowany mechanizm, gdzie jest dużo urządzeń elektrycznych, mechanicznych, różnego rodzaju elementów uzbrojenia, wyposażenia. W związku z tym to wszystko znajduje się na tych planach, na tych 12 wielkich tomach, z których jak dotąd dwa udało nam się odrestaurować.